Cześć. Jeśli posiadasz lub planujesz posiadać na swojej stronie internetowej wtyczkę typu chat, na przykład Messenger lub jakiś inny, to chciałbym w tym wideo zwrócić Twoją uwagę na pewien często występujący błąd wynikający z takich rozwiązań. Pokażę Ci, na czym on polega i co należy zrobić, aby go unikać. Zapraszam do oglądania. czy czat na stronie to jest dobry pomysł. Ja osobiście jako klient lubię korzystać z tego typu rozwiązań, uzyskać szybko jakąś informację. Więc dla mnie to jest fajne rozwiązanie i polecam je stosować, ale pod jednym warunkiem, musisz mieć czas na obsługę tego czatu, aby nie było tak, że ten czat jest ciągle niedostępny albo odpowiemy ci później lub coś tego typu. Zwykle czaty dodajemy do stron, które już istnieją. I może to powodować pewien błąd, który bardzo irytuje użytkowników, ponieważ blokuje im tak jakby, możliwość poruszania się po tej stronie. Chciałbym teraz pokazać ci na ekranie, na czym ten błąd polega i zwrócić ci uwagę, co powinieneś zrobić po wdrożeniu takiego czatu, aby upewnić się, że u ciebie ten błąd nie wystąpi. Zapraszam do ekranu. Mam tutaj taką prostą stronę. To jest w zasadzie tekst i kilka wtyczek i to na co chciałbym zwrócić uwagę to jest to co się dzieje w prawym dolnym rogu ekranu w momencie gdy dodajemy czat. Jak widzisz zwykle znajduje się tutaj jakaś, jakiś przycisk do akceptowania cookiesów dochodzi nam ten czat a dodatkowo jeszcze na wielu stronach jest jakiś przycisk który służy do przewijania strony do góry i w Teraz, w tym momencie, te wszystkie elementy nachodzą na siebie i mamy problem z tym, żeby kliknąć w ten, który chcemy, ponieważ, na przykład, w tej chwili ten czat Messenger'a jest na wierzchu. Tu, akurat, jeszcze jakoś byśmy z tego mogli wybrnąć, ale ta sytuacja może się zmieniać wraz ze zmianą szerokości urządzenia i, na przykład, mogą być takie miejsca, gdzie. Praktycznie nie będziemy w stanie, na przykład, wyłączyć informacji o cookies lub przewinąć sobie strony szybko do góry. No dobrze, ale można powiedzieć, że znamy swoją stronę, ktoś nam zainstaluje ten czat i przecież powinniśmy takie coś zauważyć. Otóż niekoniecznie, ponieważ gdy już byliśmy na naszej stronie wcześniej, zwykle zaakceptowaliśmy tą informację o cookies i ona nam się po prostu nie wyświetla. Tak samo jak przycisk ten kierujący do góry, on wyświetla się zwykle dopiero po przeskrolowaniu strony w dół. Więc wchodząc i testując sobie taki czat na naszej stronie, na której już wcześniej byliśmy, widzimy tak naprawdę tylko to okienko czatu i wygląda to wszystko fajnie. Problem zaczyna się wtedy, gdy ktoś nowy wchodzi na naszą stronę i widzi te wszystkie informacje, jak kukisy, czy zjedzie na dół i widzi jeszcze ten przycisk, albo jeszcze jakieś inne informacje, które mogą tutaj wystąpić. Co należy zrobić aby sprawdzić, jak dokładnie wygląda nasza strona dla nowych użytkowników? Powinniśmy skorzystać z tak zwanego trybu incognito, czy też trybu prywatnego naszej przeglądarki internetowej. Jak widzisz, tutaj mam taki znaczek, że jestem w trybie incognito, w chromie akurat to się tak nazywa. I wchodząc na stronę przez ten tryb, widzę ją w taki sposób, jakbym wchodził na nią po raz pierwszy. Na mojej stronie i kanale na YouTube nagrałem kiedyś i umieściłem film na temat trybu prywatnego: jak go dokładnie włączać na różnych przeglądarkach czy też urządzeniach. Warto się z tym zapoznać i rzeczywiście sprawdzić swoją stronę, jeżeli taki czat mieliśmy ostatnio wdrażany lub planujemy takie coś zrobić. Tak naprawdę polecam sprawdzać swoją stronę internetową w trybie inkognito po każdej zmianie, jaką na nią wprowadzamy, po instalacji jakiegoś, jakiejś wtyczki. Zmianie treści, czy jakichś innych rzeczach, ponieważ tylko wtedy możemy być pewni, jak ta strona rzeczywiście wygląda dla osób, które wchodzą na nią po raz pierwszy. Mam nadzieję, że zwrócisz na to uwagę, jak będziesz zakładać czat na swoją stronę. A jeżeli potrzebujesz pomocy w tego typu czynności, chcesz, żeby ktoś założył taki czat za ciebie lub wprowadził jakieś inne zmiany na Twojej stronie a może zbudował dla Ciebie nową stronę internetową, to zapoznaj się z moją ofertą na stronie www.arturkosiński.pl. Moja firma od wielu lat specjalizuje się w tego typu zadaniach i z pewnością będziemy w stanie Ci pomóc. Jeżeli ten film Ci się podobał, daj kciuk w górę pod filmem na YouTubie, jeżeli masz jakieś pytania, zadaj je w komentarzu, a jeżeli chcesz otrzymywać powiadomienia o kolejnych takich filmach, zasubskrybuj mój kanał lub zapisz się na newsletter na mojej stronie internetowej. To wszystko na dziś, dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie.